Dobry wieczór. Piątek przyniósł wiele wiadomości z kraju i z zagranicy. Dobiegają końca ćwiczenia OPAL 87. W kolejnym dniu pobytu na poligonie obserwatorzy mogli zapoznać się z działaniami obronnymi prowadzonymi przez żołnierzy 12 Dywizji Zmechanizowanych. Co więc sądzi pan o ćwiczeniach takich jak te? Dobry trening dla żołnierzy. A porównując z pańskimi żołnierzami? Bardzo podobne. Bardzo dobrze przygotowane, wszystko przebiega bardzo dobrze i jest bardzo dobrze zaplanowane i wykonywane. Gościom pokazano także, jak pracuje w warunkach polowych personel batalionu medycznego. Mogli się tu zapoznać z systemem i organizacją opieki medycznej. Obserwatorzy zapoznali się także z pracą batalionu remontowego. Wizyta w polowej piekarni wojskowej. Tu obserwatorzy mieli możliwość odprężyć się i pokrzepić siły po kilku pracowitych godzinach. Sądząc po minach gości, wyrabiane tu pieczywo niewiele ustępuje jakością produktom renomowanych firm. Równie dobra jak żołnierski chleb i bułki okazała się tradycyjna wojskowa grochówka. Dobiega końca ćwiczenie OPAL 87. Zgodnie z programem, ostatnim jego elementem obserwowanym przez gości był kontratak pułku czołgów ze środkami wzmocnienia. Także i w tym działaniu nasi żołnierze pokazali wysoką sprawność bojową i mistrzowskie opanowanie sprzętu. Rewolucja październikowa jest najważniejszym wydarzeniem XX wieku. Jest ona przedmiotem najwyższej dumy ludzi radzieckich. Czytamy w odezwie KC KPZR do narodu radzieckiego, opublikowanej w związku ze zbliżającą się 70. rocznicą Wielkiego Października. Opublikowano także uchwałę o przygotowaniach do obchodów tej rocznicy. Kopalnia imienia Kalinina w Zagłębiu Donieckim. Odwiedzamy ją w chwili wyborów szefa jednego z wydziałów. Tego rodzaju wybory są nowością w radzieckich przedsiębiorstwach. Początkowo górnicy poprosili dyrektora o wyznaczenie Mikołaja Irklimienko na miesięczny okres próbny. W tym czasie wiele spraw, uważanych tu za nierozwiązalne, udało się załatwić. Załogę wydziału zmniejszono o 1/3, a wydobycie utrzymano jak poprzednio. Górnicy zaczęli pracować wydajniej. Znacznie wzrosły ich zarobki. Energicznego, znającego się na górnictwie inżyniera wybrano jednogłośnie. Wiele nowości pojawiło się w życiu załogi kopalni. Więcej pieniędzy można było przeznaczyć na sprawy socjalne. Wszystkie dzieci górników mają zapewnione miejsca w żłobkach i przedszkolach. Dobrze zorganizowano wypoczynek dla całych rodzin. Zmniejszyła się płynność kadr. Tak więc w przebudowie wszystko zależy od ludzi. Mimo że nazywa się MT-13 prototyp, czeka na niego od lat rolnictwo i zieleń miejska. Oglądamy najmniejszy polski traktor. Jest o 0,5 tony lżejszy od najlżejszego Ursusa. Ma 6 biegów do przodu i 2 do tyłu, 15-konny silnik z Andrychowa. Porusza się z szybkością do 21 km na godzinę. Zaprojektowano go w Przemysłowym Instytucie Maszyn Rolniczych w Poznaniu. Prototyp pomogła zrobić poznańska fabryka maszyn żniwnych. Produkcja jednak nie ruszy z dnia na dzień. Przewiduje się, że poziom 20 tysięcy sztuk rocznie osiągnie za 8 lat. Szkoda. Masz sprawę? Przyjdź. To inicjatywa Wojewódzkiej Organizacji Partyjnej w Bydgoszczy. Proszę pana, taka sprawa, no po dzisiejszej wypowiedzi prezesa spółdzielni, ubiegać się panu o mieszkanie możesz, ale pan nie dostaniesz. Dlaczego? Bo są, prawda, punkty, ja tutaj je, prawda, nawet przyniosłem, których nie uda mi się nigdy przeskoczyć. Nie tylko z problemami mieszkaniowymi zwracali się mieszkańcy Bydgoszczy i innych miast do członków egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Partii. Mówili o komunikacji, dojazdach do pracy, konfliktach sąsiedzkich. Prosili o pomoc i interwencję. Członkom egzekutywy towarzyszyli przedstawiciele administracji i część spraw można było załatwić na miejscu. Chcielibyśmy, by ten rodzaj pracy partyjnej był stałą praktyką w gminach i województwach. Od 25 do 60% listów i paczek odbiorcy dostają z opóźnieniem. Urządzenia techniczne mające ułatwić i poprawić pracę są popsute. Wiele urzędów pocztowych jest źle zabezpieczonych przed włamaniem lub pożarem. To kilka uwag Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej, która zajęła się pocztą na Śląsku Opolskim. Naczelnicy urzędów pocztowych narzekają na braki kadrowe. Słusznie.
ale Ircha udowodniła, że określenie braki kadrowe nie dotyczy tylko tych, których nie ma, lecz i tych, którzy już pracują. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Dziennika. Do zobaczenia, do jutra.